Okno transferowe już dawno zamknięte, więc nowe twarze w wielkich klubach zaczynają się rozpędzać. Jedni powoli, inni może trochę szybciej, a niektórzy po prostu cieszą się, że udało im się uciec z klubu, w którym, łagodnie mówiąc, nie dzieje się dobrze. Okienka transferowe to nie tylko wielkie transfery i odkrywanie piłkarskich perełek. To także podpisywanie bajecznych kontraktów, których zapisy potrafią być naprawdę przedziwne. Klauzule, umowy, warunki, bonusy i premie. Jednym słowem, transfery. Jakiś czas temu zrobiłem odcinek o najdziwniejszych z nich, ale dziś spojrzymy na ten element futbolu z nieco innej strony. Zacznijmy od tych, których wartości uzasadnić po prostu się nie da. Wiele mówi się o ostatnich ruchach Barcelony, o ściągnięciu do ataku Luka de Jonga, który jest takim jakby symbolem fatalnego lata dumy Katalonii. Ale tak, na pocieszenie, mogę dać przykład z drugiej strony barykady. Czy ktoś z was pamięta może takiego piłkarza jak Julien Faubert? Jeśli nie, to zapytajcie znajomych kibiców Realu. Może pamiętają. Zima 2009 roku. Ostatni dzień okna transferowego. Real Madryt zszokował piłkarską Europę, wypożyczając francuskiego skrzydłowego z West Hamu. Zaskoczenie było tym większe, że w tamtym sezonie, w rundzie jesiennej, nękany kontuzjami, Faubert zagrał dla Mutów zaledwie 8 meczów i to nie wyróżniając się w nich jakoś szczególnie. Zaskoczeni byli praktycznie wszyscy. Zarówno kibice, pozostali piłkarze Realu, jak i sam Faubert. Co ja robię tu? Bo tak naprawdę nie było żadnych argumentów za tym, by przeciętny piłkarz przeciętnego wówczas klubu Premier League mógł trafić do Madrytu. A jednak, pobyt Fauberta wspominany jest przez królewskich z zażenowaniem, bo przebiegł dokładnie tak, jak się tego spodziewano. Francuz był zwyczajnie za słaby na ten poziom. A jakby mało było fatalnej prezencji na boisku, siedząc na ławce rezerwowych w meczu z Villarreal, Faubert po prostu zastał, przyznając później, że zwyczajnie znudził go ten mecz. W trakcie półrocznego wypożyczenia Julien zagrał dla królewskich łącznie 54 minuty w dwóch spotkaniach. Biorąc pod uwagę wydane na to wypożyczenie pieniądze, za każdą minutę jego gry Real zapłacił prawie 28 tysięcy euro. Wspomniałem, że Faubert przeszedł do Realu w ostatni dzień okienka transferowego, który zawsze gwarantuje mnóstwo emocji. Ten tak zwany deadline day rządzi się swoimi prawami. Na negocjacje masz calusieńkie okienko, więc teoretycznie wszystkie warunki można ustalić zawczasu i dopiąć je na spokojnie. Bez presji, że trzeba się szybko decydować, bo do zamknięcia okna pozostało raptem kilka minut. Ale oczywiście i takie przypadki się zdarzają. Do najbardziej spektakularnego transferu, który opadł już nawet nie na ostatniej prostej, a dosłownie centymetry przed samą metą, doszło w 2015 roku, kiedy to Real i Manchester United mieli wymienić się bramkarzami. Królewskim zależało na Dawidzie De Gea. De Gea chciał wrócić do ojczyzny. Zapowiadało się więc na hit last minute. I to dosłownie, bo ostatnie formalności dopinane były dosłownie na kilka minut przed północą, kiedy to zamykało się okienko. To co się stało, że się zesrało? Już mówię. Oba kluby na bieżąco wymieniały się faksami. Ostatni faks, potwierdzający podpisanie umów przez obie zainteresowane strony, trafił jednak do systemu dwie minuty po czasie. Transfer upadł, a Dawid De Gea i Keylor Navas, no, troszeczkę się zaskoczyli. Trzymajcie się. Gotowy? Tak. No to rozpakuj grzecznie, Madżu. Żartowałem, zostajesz. Kto zawinił? Do dzisiaj nikt do końca się nie przyznał. Oba kluby wzajemnie oskarżały się o błędy i spowalnianie całej akcji. Real chciał, ale nie zdążył przesłać dokumentów, bo w United wysłali je zabezpieczone kodem. United zaprzeczało i tak dalej, i tak dalej. Fakt faktem, dla piłkarzy mało przyjemna sprawa. Ale to i tak nic w porównaniu z tym, co dwa lata później przeżył Adrien Silva, mistrz Europy z Portugalią. Latem 2017 roku miał zamienić lizboński Sporting na Leicester City. I zamienił, ale w koszulce Lisów zadebiutował pół roku później. Nie chodziło tu o żadną poważną kontuzję. Po prostu dokumenty dotarły do FIFA już po zamknięciu okienka. 14 sekund po zamknięciu okienka. I co można w takiej sytuacji powiedzieć?
Jak się człowiek śpieszy, to się k***a diabeł cieszy. Najbardziej w tym wszystkim szkoda piłkarzy. Już jesteś spakowany, szykujesz się do przeprowadzki do pięknej, deszczowej Anglii, a tu nagle wszystko sypie się przez formalności. No i cóż, łatwo nie jest. Tym bardziej, że dzisiejsze kontrakty to już nie tylko krótkie umowy na zasadzie pan piłkarz X będzie grał w klubie Y za tyle i tyle tygodniowo przez tyle i tyle sezonów. Teraz dogadanie się w sprawie szczegółów zajmuje trochę dłużej. Jakby tak wczytać się w niektóre zapisy, które mają w kontraktach niektórzy piłkarze, można się zaskoczyć i przy okazji trochę pośmiać. Na przykład Manchester United, wypożyczając Radamela Falcao z Monaco, świadomy kłopotów kolumbijskiego napastnika z kolanami, postawił sprawę prosto i brutalnie. Klub ma prawo przedwcześnie odesłać go z powrotem do Francji w przypadku ponowienia tej kontuzji. Media donosiły, że Luis Suarez, podpisując kontrakt z Blaugraną, miał w nim zapis mówiący o tym, że klub ma pełne prawo do nałożenia surowej kary na Urugwajczyka, jeśli ten znów ugryzie swojego rywala. Ale spokojnie, ta informacja została później zdementowana przez prezesa Bartomeu. Ale gdyby to była prawda, to czy bylibyśmy zaskoczeni? Absolutely fucking not. Jeśli zaś chodzi o klauzule wymagane nie przez klub, a przez samych zawodników, też było ciekawie. Kiedy Ronaldinho wracał do Brazylii, w kontrakcie z Flamengo zażądał zapisu, który mówił, że dwa razy w tygodniu piłkarz może bez żadnych konsekwencji pójść na imprezę. W klubie i tak zdawali sobie sprawę, że rozrywkowego Roniego nikt nie zatrzyma przed nocnymi baletami w Rio, więc po prostu zgodzili się na tę klauzulę. Licząc na to, że zobowiązany kontraktem Brazylijczyk faktycznie będzie balował tylko dwie noce tygodniowo. I pan w to wierzy? Neymar z kolei, podpisując w 2013 roku kontrakt z Barceloną, zażądał, by klub raz na dwa miesiące opłacał przylot i pobyt w stolicy Katalonii jego przyjaciołom z Brazylii. Mało tego, według El Mundo w jego aktualnej umowie jest zawarta tak zwana klauzula etyczna. Chodzi o bonus w wysokości 6 milionów euro, który ma trafić na konto Neymara, jeśli ten spełni następujące warunki. Po pierwsze, nie będzie publicznie krytykować PSG. Po drugie, będzie punktualny. Dalej, znajdzie czas dla kibiców i będzie dla nich uprzejmy. Oraz uniknie religijnych i politycznych stanowisk, które mogłyby narazić wizerunek klubu. Bonus w wysokości 1 000 000 funtów miał zagwarantowany w kontrakcie z Liverpoolem Mario Balotelli. By go zgarnąć, wystarczyło tylko, by Włoch w trakcie całego sezonu nie dostał 3 czerwonych kartek. A obawy były przecież uzasadnione. Don't touch anybody, Mario, please. Minute 46. Red card. No way. Niektóre zapisy dotyczyły spraw daleko wybiegających poza boisko. Rolf Christel-Gimien, pochodzący z Kongo pomocnik, podpisując w 1999 roku kontrakt z Eintrachtem Frankfurt, poprosił o zapisanie w umowie punktu, w którym klub zobowiązuje się do opłacenia jego żonie kursu gotowania. Priorytety. Na koniec odejdźmy od takich przyziemnych spraw. Dosłownie. Strach Denisa Bergkampa przed lataniem samolotami to rzecz powszechnie znana, więc raczej nie zaskoczę was mówiąc, że w kontraktach zawsze gwarantowano mu możliwość podróżowania na mecze drogą lądową. Ale samoloty samolotami. Był sobie taki piłkarz, który wprost przeciwnie do Bergkampa chciał się wznosić dużo wyżej. Na koniec świata! I jeszcze dalej! Stefan Schwarz, były reprezentant Szwecji, w 1999 roku przechodził z Walencji do Sunderlandu. Kiedy jego agent negocjował warunki, do angielskiego klubu dotarły plotki mówiące o wielkiej pasji Schwarza, jaką były podróże w kosmos. Stefan, który ponoć uwielbiał Moonrakera, jeden z filmów o Bondzie, który dział się właśnie w kosmosie, trochę w żartach, a trochę na serio zapewniał, że kiedyś na pewno wsiądzie w rakietę i spojrzy na wszystko z góry. Władze Sunderlandu, tak na wszelki wypadek, zamieściły w kontrakcie Schwarza punkt zabraniający piłkarzowi podróży kosmicznych. Niestety, panie kolego, albo piłka, albo kosmos. Choć w sumie jakby się postarał, to mógł to jakoś połączyć. A najlepszym połączeniem jest zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. I zadanie dla kreatywnych. Napiszcie w komentarzu, jaką klauzulę zawarlibyście w waszym kontrakcie. Do dzieła. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do zobaczenia.